Około godziny 12 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej wpłynęło zgłoszenie o pożarze kontenera ze śmieciami przy cmentarzu Świętego Antoniego. Do działań zostały zadysponowane dwa zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Sokółce. Zgłoszenie się potwierdziło, palił się kontener ze śmieciami. Działania straży polegały na podaniu jednego prądu wody i ugaszeniu tego kontenera oraz przerzuceniu śmieci znajdujących się wewnątrz. Podczas tych prowadzonych działań nikomu nic się nie stało.